Hej, tutaj Maciej. Muszę się wam do czegoś przyznać. Mam małą słabość do KFC. Wiecie, ta panierka. Są różne przepisy w prasie lub w necie, są też różne podróby KFC, takie jak na przykład OFC, KFG, KFS, KLG, Hitler. Ale panierka do kurczaka w KFC smakuje zawsze inaczej i zawsze najlepiej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jedzenie z KFC jest tłuste i niezdrowe, że raczej nie są to kulinarne wyżyny, ale po prostu raz na jakiś czas lubię sobie wszamać kefca. I chyba nie ma nic w tym złego. W każdym razie w ostatnich miesiącach zadałem sobie trud, by sprawdzić, które rzeczy z KFC są smaczne, a które nie. I w ten sposób powstała ta malutka recenzja, aka mini poradniczek. Najgorsze, po prostu najgorsze są frytki. Frytki grube, często sflaczałe i niedosmażone. Generalnie frytki w fast foodach to dno dna, niezależnie czy mówimy o KFC, McDonaldzie, Burger Kingu czy Northfishu, ale wydaje mi się, że pracownicy w KFC po prostu nie potrafią ich dobrze przyrządzić. W związku z tym wszystkie zestawy, Bismarty, Big Boxy tracą sens, no bo zawierają te obrzydliwe frytki, których nie chcecie jeść. Serio, naprawdę, wolę zapłacić więcej za kanapkę, kurczaka i napój z pominięciem frytek, by dać do zrozumienia tym na górze, właścicielom, franczyzobiorcom, czy tam nawet pracownikom, że frytki w KFC są po prostu słabe i nie chcę ich jeść. Wśród kanapek mam zdecydowanego faworyta. Zdecydowanego faworyta do miana najgłupszej kanapki wszechczasów. Mam na myśli zingera, w którym jest kawałek kurczaka, liść sałaty i majonez. To wszystko w paskudnej, spoconej bułce. Całość jest sucha, smaku w tym zero, a wszystko jeszcze za niecałą dychę. Pozwólcie, że to powtórzę. Za najgłupszą kanapkę wszechczasów zapłacicie papierkiem z mieszkiem pierwszym. Za brak jakiegokolwiek smaku zapłacicie dychę. To jest totalnie bez sensu. Tylko niewiele lepszy od zingera jest longer. I jest lepszy tylko dlatego, że w miejsce majonezu jest ketchup, no i że jest mniejszy, a przez to tańszy, a więc jest to taka mała przekąseczka. Nie znam nikogo, kto by się najadł longerem. Nie znam nikogo, kto go zamawia po to, żeby się najeść. Znam raczej ludzi, którzy zamawiają go wtedy, kiedy są już najedzeni. Co też nie ma chyba większego sensu, gdyż ta kanapka wcale nie jest jakaś smaczna. Wręcz przeciwnie. No ale wśród kanapek mam jeszcze jednego zdecydowanego faworyta. I tym razem jest to zdecydowany faworyt zajebistości. Mowa oczywiście o Granderze, czyli o jednej z najlepszych kanapek, jaką można dostać w sieciowych fast foodach w całej Polsce. Panierowany kurczak, bekon, sos barbecue, czerwona cebula, no i niestety spocona bułka. Serio, gdyby tylko ją wymienić na jakąś lepszą, na jakiś odpiek, na no, cokolwiek, co ma w sobie smak, to byłby to raj do kwadratu. No ale cóż, trzeba cieszyć się tym, co mamy. A mamy niestety sztandarową tortillę z KFC, której ja nie polecam. Chodzi o Twistera. Okej, jest to lepsze niż Zinger, ma jakieś warzywa, ale umówmy się, wszystko jest lepsze od Zingera. Przecież to jest najgłupsza kanapka wszechczasów. Mimo to Twister jest tortillą totalnie bez żadnego wyrazu i nawet panierowany kurczak jej nie ratuje. Znacznie lepiej wypada za to Mega Pocket, który jest większy, bardziej sycący i tylko niewiele droższy. I w którym dołożono placek ziemniaczany i sos pieprzowy. Nie jest to Grander. Oj, nie. Ale generalnie daje radę. Tortillo podobne jest jeszcze Curito i Curito polecam. Curito to tak naprawdę fast foodowa wariacja na temat meksykańskiej quesadilli, czyli mamy tortillę złożoną jakby w pół,
Pomiędzy to wkładamy kurczaka, ser, no i w tym przypadku sos barbecue. Odkąd Curito weszło do menu KFC, jestem jego wielkim fanem i w zasadzie zamawiam na zmianę z granderem. Różnica jest taka, że granderem chyba można się nieco bardziej napchać, nieco bardziej najeść, ale generalnie lubię, polecam, zamawiam, jem chętnie i chwalę i w ogóle wszystko. Najważniejsze w KFC były, są i będą jednak kurczaki, a jak kurczaki, to kubełki. Tych jest kilka rodzajów, różnią się one wielkością, konfiguracją tego, co jest w środku itd., itd. W środku mogą być bajcy, ale to są takie małe popierdółki, więc może się nimi nie zajmujmy. Poza tym jest kurczak klasik i jak dla mnie kurczak klasik to jest jakaś tragedia, no bo zamiast tej smacznej, wyjątkowej panierki jest jakaś łagodna i nie bójmy się użyć tego słowa, przeciętna. Za to już stripsy, czyli kawałki piersi z kurczaka w pikantnej panierce są bardzo okej, chociaż czasem bywają wysuszone, a najlepsze są oczywiście hot wingsy, które są rzeczywiście hot i które są po prostu najbardziej soczystymi kawałkami kurczaka dostępnymi w KFC. Aha, jeśli bierzecie kubek dla na przykład dwóch osób, to spodziewajcie się, że tylko jedna osoba się nią naje. Sprawdzałem to wprawdzie na sobie, a ja mam ponoć duże możliwości, ale jednak jeśli po zjedzeniu kubełku dla dwóch osób czuję lekkie uczucie niedosytu, no to chyba jest coś nie w porządku. Zresztą nie tylko ja mam takie wrażenie. A na deser? Na deser polecam gorąco szejka o smaku masła orzechowego. Są kawałki orzeszków ziemnych, są kawałki masła orzechowego. Prawdziwe niebo w gębie, jestem zachwycony za każdym razem, kiedy go zamawiam. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, a jeśli tak, to proszę Was o zasubskrybowanie tego kanału, o danie łapki w górę, no i o zobaczenie poprzednich moich filmów. Tymczasem przymierzam się do nagrania filmu o innej sieciówce, tym razem może troszkę mniej fast foodowej. Zastanawiałem się między Sfinksem a Manekinem. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach, a ja już się z Wami żegnam. Na razie, cześć, smacznego!